Zastanawiacie się, jaki sens ma włożenie nasączonego alkoholem wacika do pępka? Chętnie wam to wyjaśnimy, bo jest to ciekawe rozwiązanie problemu, z którym może spotkać się wiele z was. Sposób nie jest nowy. Znały go już nasze babcie, bo wtedy rozwiązanie wielu problemów było dużo trudniejsze i nie można było po prostu pójść do apteki. Pamiętaj tylko, aby alkohol nie był zbyt mocny, maks 50%, więc idealnie nada się do tego wódka. Najlepiej też jest zrobić to na noc i zakleić pępek plasterkiem, a wacik pozostawić wewnątrz. Zobaczcie, na co to pomaga. Bóle menstruacyjne, wywołane są przez skurcze mięśni. Każda kobieta przechodzi je inaczej, jedna bardziej dotkliwie, drugie mniej. Ta metoda pozwala je zmniejszyć lub wyeliminować. Sposób na przeziębienia, to wydaje się nieprawdopodobne, ale faktycznie pozwala to szybciej uporać się z przeziębieniem i złagodzić jego skutki. Bóle brzucha, pozwala to też walczyć z bólami brzucha, które nie mają podłoży menstruacyjnych. Można wtedy nasypać na niego również trochę soli. Zapytaj o to swojego lekarza, jeśli jest ze starszego pokolenia, na pewno zna tę metodę.